Cześć! Wiem, po co tutaj jesteście. Chcecie, żebym wszystko wyrzuciła z mojej toaletki. Tak się nie stanie, ale dzisiaj czyścimy bronzery, róże, takie palety, gdzie mamy rozświetlacze, bronzery, róże i pudry. Miało być jeszcze korektory, bo w tamtym roku były. Ale wiecie, jak ja to wszystko wyciągnęłam? Nie wiem, kto mi tyle podrzucił tych pudrów, zważając na to, że ja używam jednego. No ale zobaczymy, czyli podsumujmy. Mam w tym momencie 14 bronzerów, 7 palet, 12 róży i mam 23 pudry. Czy pudrów. Pudry albo pudrów. Ale to i tak jest za dużo, więc zacznijmy może najpierw od tych palet, co? Bo mam ich najmniej, więc będzie mi najłatwiej tutaj z czegoś zrezygnować, o ile w ogóle z czegoś zrezygnuję. Na początku mam tutaj zestaw z Golden Rose, gdzie mamy bronzer, róż, rozświetlacz, wszystko jest wypiekane. Bardzo lubię tą paletę, szczególnie najbardziej w tym wszystkim polubiłam sobie ten rozświetlacz, więc oczywiście to zostaje, po prostu jest najświeższe z tych wszystkich rzeczy, które mam. Han Happy Time numer 01, to też jest jeden z moich ulubionych zestawów, zresztą widzicie, jak jest już nawet dosyć mocno zjechany jak na moje użytkowanie. Piękny, chłodny bronzer, mega intensywny, złoty rozświetlacz. Oczywiście ten zestaw zostaje. Słuchajcie, znalazłam to. To jest ten Revolution Renaissance Glow i to jest piękne, tylko wydaje mi się, że już się tego pozbędę. W ogóle to miało szansę dotknąć dna. To miało bardzo mocną szansę dotknąć dna, ale to już jest za stare i o ile nie powiem, że jestem idealną osobą i wszystkie moje kosmetyki są nieprzeterminowane, ale po prostu, no szczerze, ej, szczerze, kto z Was patrzy na to, ile tutaj jest miesięcy użytkowania i faktycznie tyle używa? O ile mówimy tutaj na przykład o podkładach albo o takich bardziej płynnych rzeczach, spoko czaję, ale cienie, bronzery, róże, no niech pierwsza osoba rzuci we mnie kamieniem, która tego nie zrobiła, która nie używa przeterminowanych produktów, bo to według tego już jest bardzo mocno przeterminowane, ale to i tak już jest stare, wydaje mi się, że to ma 3-4 lata. Sam produkt sobie jest świetny, no ale przez to, że jest aż tak stary, to już nie chcę tego używać, ale bardzo to polubiłam i naprawdę tego często używam i wyrzucam. Lancome Matte Contouring Palette, jak wiecie, uwielbiałam to i zobaczcie, co mi się z tym stało. To się zrobiło już tak suche, że to mi po prostu ten mój ulubiony bronzer, którego używam cały czas, po prostu to mi pękło. Więc też już tego to wyrzucę, bo tego już nie naprawię, a tych pozostałych nie używam, więc nie ma sensu. Plus mam teraz tyle nowych, fajnych rzeczy, że nie będę za tym tęsknić. Chociaż sam puder, jak znajdziecie gdzieś i będziecie chcieli i wszystkie produkty będziecie używać, bardzo mocno polecam. Ale też to wyrzucę, bo po prostu no teraz już tego nie używam, bo się zepsuło. Paleta z Affect Contour Palette, mój nowy ulubieniec, mam dzisiaj jako bronzer. Uwielbiam właśnie ten produkt, więc to oczywiście zostaje. Becca, Chloe i Malika. Myślałam, że to nie wejdzie do Polski, dlatego czułam większą presję, kiedy byłam w Stanach, żeby to kupić, a to weszło do Polski. Nie żałuję, bo to są fajne produkty, no ale nie używam tego najczęściej. Niemniej i tak to zostawiam, gdyż to jest w miarę nowe, więc nie chcę się tego pozbywać. Same produkty sobie są naprawdę bardzo fajne, i rozświetlacz, i te róże, i ten bronzer, więc zostaje w kolekcji. I ostatnia rzecz, jaką mam, to jest Smashbox Decali Contour, czyli bronzery, róże, rozświetlacze i taki puder pod oczy. Bardzo fajna paleta, bardzo lubię jej używać. Co prawda najczęściej używam tych produktów bronzerów albo tego różu, te rozświetlacze dla mnie są takie średnie, ale sama paleta w sobie jest bardzo fajna. Pewnie się teraz zapytacie, a co z tą nową, która nazywa się, nie wiem jak, ale ta z różami. Nie jest to do końca mój styl, bardzo dużo osób ją poleca, ale ja postanowiłam, że po prostu oddam jednej z Was w ten sposób, w który Wam mówiłam, że co jakiś czas będę się po prostu do kogoś odzywać i pisać: hejka, co chcesz? Więc tamta paleta jest właśnie w tamtym miejscu. Dobrze, więc pozbywam się dwóch, zostawiam pięć. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, bronzery. I teraz mam tutaj tak. Może zacznijmy od tych, które regularnie używam, czyli Physicians Formula Butter Bronzer w odcieniu po prostu bronzer.
piękny bronzer, świetnie wygląda na twarzy, bardzo ładnie się rozciera, nie mam zastrzeżeń, może przez tylko to, że to opakowanie takie strasznie grube, ale sam produkt jest super. Mam też bronzer z Affect, który nazywa się G003. To nie jest ten sam kolor, który jest w tamtej palecie i też go zostawiam, bo jeszcze nie miałam okazji tak mocniej go poużywać. Tu mam bronzer, który wybrała mi jedna z Was. Wydaje mi się, że wybrała mi go Adasiowa. Czy to ty? To jest bronzer z Max Factor Cream Bronzer w odcieniu Light Gold. I to jest na pewno bronzer, który jeszcze zostawię, bo chcę go troszeczkę lepiej poużywać, bo szczerze mówiąc od tamtego filmu nie użyłam go ani razu, a wydaje mi się, że on jednak jakiś tam potencjał swój ma, bo on wcale nie jest brokatowy i może bardziej się polubimy, więc to też zostawiam. Ale za to bronzer z Milani Baked Bronzer, który myślałam, że będzie rewelacyjny, w odcieniu 05 Soleil Baked Bronzer. To jest fajne jest to, że to jest właśnie bronzer wypiekany, ale on niestety ma w sobie bardzo mocne złote drobinki i on jest też jeszcze bardziej pomarańczowy i po prostu to widać na skórze i to nie do końca mi się podoba, więc z tego też zrezygnuję. Tak samo jak zrezygnuję z palety, z My Secret Contouring Palette, bo ten bronzer, on jakby nie jest zły. To jest zdecydowanie, jak zresztą widzicie, kolorystycznie to jest typowy puder do konturowania, a nie bronzer. Tego jasnego nie używam, tego też tak naprawdę już nie używam. Mam takie produkty, które wolę, więc pozbędę się właśnie tego, tak samo jak pozbędę się Kobo Matte Bronzing and Contouring Powder, bo on już po prostu się zrobił typ po prostu szary. On jest, słuchajcie, po prostu szary. Nie wiem, czy to już, bo to już jest aż taki zgniły szary. Nie wiem, czy on już jest też po prostu tak stary, ale to aż to już po prostu wygląda źle. Więc tego też się pozbyłam, już jest za stare. Ale za to bronzer z Lovely Golden Glow, to jest light beige, więc on jest bardzo jaśniutki. To będzie świetny bronzer dla osób początkujących, dla osób, które nie chcą mocnego bronzera, chcą coś właśnie jasnego, to to będzie pięknie, bo fajnie się rozcierało. I w sumie nie mam nic mu do zarzucenia, więc mogę go zostawić jako taka bardzo tania opcja, bo to jest Lovely, więc to będzie mega taniutkie. Bronzer z Eveline Bronzing Powder w numerze 02 Jamaica Bay. Uwielbiam, to wiecie, więc zostawiam. Tak samo jak... Wybaczcie, przestraszyłam się, że zniknął mi gdzieś bronzer z Maybelline City Bronzer, bo to jest kolejny mój ulubieniec. Wrócę do niego, kiedy będę mniej opalona, ale też jest piękny. Jeżeli szukacie właśnie czegoś nowego w drogerii, to bym też zainteresowała się tym. Z takich tańszych mam jeszcze bronzer z Belle Ginger Contour Powder i to też jest piękny bronzer. Słuchajcie, szkoda, że to jest edycja limitowana, chociaż wydaje mi się, że to jest jeden z tych bronzerów, który po prostu wraca w innym opakowaniu, ale sam kolor jest piękny, bo on nie jest ani za chłodny, ani za ciepły i to jest zdecydowanie już coś, czym fajnie jest konturować skórę, bo zobaczcie, to jest ten Skobo, on jest szary, on jest szaro zgniły, a tutaj widać w porównaniu do tych, że on jest chłodny, ale nie jest aż tak chłodny, więc jeżeli gdzieś znajdziecie ten, no pewnie nie w tej kolekcji, albo może będzie w grudniu znowu, to na pewno bym po niego sięgnęła, bo jest piękny. Nawet tu jest napisane, że to jest bronzer do konturowania, więc to oczywiście zostawiam. Tutaj mam też produkt do konturowania z Pierre René, to jest Terracotta 02 Warm Bronze. Dobrze wiemy, że to nie jest warm, więc to był ten drugi, ale po prostu coś im się pokręciło z nazwami. I to też jest bronzer, który przez długi czas bardzo często używałam. Jak widzicie, on jest znowu chłodniejszy od tego z Belle, ale jest taki, to już taki typowo daje po prostu cień, więc na pewno nie używałabym go jako bronzer, tylko tak delikatnie, żeby tutaj wykonturować pod kością i zostawię go, bo co prawda w tym momencie w ogóle nie użyłam takich produktów, no ale pewnie zaraz mi się odwidzi i znowu zacznę, więc zostawię sobie to. Dalej mamy bronzer z marka Jacobsa. Jak widzicie, nie mam zbyt dużo bronzerów takich droższych, raczej tutaj u mnie króluje drogeria, ale to jest też piękny bronzer, więc też chętnie go zostawię i będę go używać, kiedy będę miała ochotę mieć droższy bronzer na twarzy, bo tak naprawdę dla mnie nie ma różnicy, czy to jest bronzer za 200 zł, czy za 20 z tych, co tutaj mam w tej kolekcji, bo oba świetnie się sprawdzają, więc akurat wydaje mi się, że bronzer jest takim produktem, na którego nie warto wydawać więcej pieniędzy. Są takie produkty, na przykład wydałabym więcej pieniędzy na podkład, wydałabym więcej pieniędzy na paletę cieni, ale bronzer,
wydałabym więcej jeszcze na rozświetlacz, chociaż teraz mamy też tanie rozświetlacze, ale no są po prostu takie, które są unikalne w swojej formule. Ale bronzer, tak średnio. Vibo Beach Cruiser w numerze 02. Szczerze, to był taki moment, że było na niego taki szał. Ja w ten szał nie wpadłam, nie do końca, to jest coś, co jakoś mnie mocno porwało, więc nie używam go, on jest też dla mnie odrobinę za ciemny i przez to, jak on jest mocno napigmentowany, to ciężko mi się z nim pracuje, bo on też tak pięknie się nie rozciera, więc wiecie co, chciałam powiedzieć, że zostawię, ale w sumie po co mi, skoro go nie używam, więc też się go pozbędę i tak samo jak chyba pozbędę się tego bronzera z Paese, bo też go nie użyłam ani razu, odkąd nagrałam film z testem. Nie jest to zły produkt, ale to jest taki, ok, więc wiecie, mam takie bronzery, które o tak kocham, a tu jest tak, więc mogę się go pozbyć. Tu mam miniaturkę bronzera z Too Faced Chocolate Soleil. Fajnie, że jest miniaturka, ale też go nie użyłam ani razu, ale znowu to jest taki produkt, który może mi się przydać po prostu do filmu, więc raczej go zostawię. No i tutaj jak widzicie, słabo mi poszło, wrzuciłam 5 bronzerów, resztę zostawiam, ale kocham bronzery i nie chcę się pozbywać ich. Dobra, to jedziemy z różami. Tutaj mam róż z AA Wings of Color w numerze 01 Tasty. Piękny róż, to jest bardzo ładny róż, fajnie wygląda na skórze. Nie mam żadnego problemu z formułą czy z pigmentacją. Pięknie wygląda, więc zostawiam. Mój ulubiony róż, który cały czas używam, to jest oczywiście Max Factor Seductive Pink. Odkryłam go w ogóle przypadkiem. A to jest dla mnie tak cudny produkt, mam go też dzisiaj na policzkach, że nie wyobrażam sobie makijażu bez niego, więc zostaje automatycznie. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale już powoli ścieram tą taką główkę, więc możliwe, że skończę go. Ciekawe. Catrice Blush w numerze 050 Burgundy. Jak się domyślacie, sama bym go nie kupiła, to jest róż, który Alan mi wybrał. Chyba wydawało mu się, że jestem ciemniejsza. Nie użyłam go ani razu, nie jest to zły róż, ale nie będę na pewno po niego sięgać, więc mogę się od razu go pozbyć. Tak samo jak różu z Maybelline 40 Pink Amber, to jest piękny róż, ale już po prostu to jest znowu jeden z tych produktów, który jest za stary, którego też już nie używam i wygląda tak, więc klasyka, nie? Taki standardowy, jasny różyk, ale jednak jest już za stary, więc go wyrzucam. Róż z Benefitu California, piękny kolor, używam go jakiś czas temu bardzo często, zresztą pewnie mieliście go dosyć, ale też go zostawiam, bo go bardzo lubię. No i mam dwa róże z Milani, to jest obok Max Factora moje ulubione róże, moja ulubiona formuła. Mam odcień 03 Berry Amour i 05 Luminoso, zresztą widać, że jego też już dosyć mocno zużyłam, więc oba zostawiam tak samo, jak zostawiam róż z Golden Rose, tej nowej kolekcji Nude Look w numerze Peach Nude. Też jest bardzo ładny, on jest taki bardziej różowy w porównaniu do tych pozostałych, więc na pewno mi się przyda. Mam róż z Urban Decay Afterglow, dawno go już nie używałam, on też jest trochę już stary, to jest odcień Fetish. Podoba mi się opakowanie, wszystko jest ok, ale jednak preferuję takie róże w tym momencie, bardziej takie, wiecie, rozświetlające. Może nie jak rozświetlacz, ale faktycznie, żeby tam jakiś satynowy blask miał. Róż tak miał. A to jest całkowicie matowe, więc też się już pozbędę. No i mam jeszcze dwa róże z Lovely z serii Natural Beauty Blusher 01 i 05. To też są bardzo fajne róże matowe. I je zostawię, bo są tanie, więc pewnie mi się tam przydadzą do jakichś filmów, jak będę chciała coś nagrać. Więc ile się pozbyłam róży? 3? Nie jest tak źle, nie? Dobra, więc tutaj już mamy ogarnięte róże, mamy ogarnięte bronzery, palety. Jedziemy z pudrami. Zajmijmy się może najpierw pudrami prasowanymi, dlatego że mam ich tylko 4. Zdecydowanie bardziej preferuję pudry sypkie. No i tu mam tutaj pudry z Nabli. To jest Close Up i on jest w odcieniu Light. To jest puder wygładzający. Tego szczerze mówiąc nie zauważyłam, dla mnie jest to taki po prostu klasyczny puder utrwalający makijaż. Nie jest to nic specjalnego, więc wydaje mi się, że mogę się z nim pożegnać, bo nie używam go zbyt często i nie jest to zdecydowanie coś, po co sięgam. Dalej mamy Golden Rose, znowu Nude Look. Mam całą kolekcję Nude Look, dlatego tak często tutaj się przewija w tym filmie. No i to jest właśnie taki puder wykończeniowy, to jest piękny puder, mówiłam już o nim wiele razy, więc nie będę się powtarzać, oczywiście zostaje. Mam, słuchajcie, puder z Charlotte Tilbury, który kosztował miliony. Mam go w odcieniu 1, to jest Airbrush
Flawless Finish i to jest zdecydowanie puder, którego muszę zacząć po prostu używać, bo go nie używam, on jest zbyt drogi, żebym go nie używała, więc on teraz wyląduje tutaj w mojej szufladzie takich kosmetyków codziennych i muszę go zacząć używać, bo po prostu serce mi pęknie, jeżeli będę musiała go wywalić, bo go nie będę używać, więc to zdecydowanie zostaje i wiecie co, w sumie, a ja nawet nie zostawiłam nic takiego, że w sumie to nie wiem, co mam zrobić, ale to wiecie, to z bronzerami to zostawię sobie ten bronzer, żeby sprawdzić i coś tam znajdę z róż, który jakby nie do końca pamiętam, czy lubię, czy nie, więc coś tutaj wymyślę, więc możliwe, że wtedy w tym filmie, gdzie testuję ostatni raz te kosmetyki, znajdzie się też ten puder, chociaż mam tyle, że zaraz coś wymyślę innego jeszcze. Paleta Hourglass, w sumie powinna się pojawić w paletach, ale tu mamy puder właśnie ten taki Ambient Lightning, tylko to jest Ethereal Light, tutaj mamy róż i tutaj mamy rozświetlacz, fajna paleta, ale czy kupiłabym ją podobnie? Nie, bo po prostu jakość nie jest na tyle fajna, żebym chciała płacić za te produkty aż tyle pieniędzy. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, mam podobne, dużo tańsze. Jeżeli chodzi o róże, Max Factor, jeżeli chodzi o ten puder, no to zdecydowanie Golden Rose Nude Look. Więc zostawię tą oczywiście paletę, no bo ona była zbyt droga i używam jej od czasu do czasu, ale to nie jest nic, co uważam, że powinniście mieć. Dobra, jedziemy teraz z pudrami. Pierwsza trójeczka. Puder do pieczenia kryjący, dla mnie jest to puder, który no jest do pieczenia. Czy ja piekę swoją twarz? No nie. Dla mnie pod oczy on jest za suchy i jednak źle wyglądał pod oczami, więc to nie jest puder, którego używam. W sumie mogłabym się go pozbyć, bo no, to on nie jest w ogóle przeznaczony do mojej skóry. Dalej mam puder z Pierre René HD Micro Finish Loose Powder i nie użyłam go ani razu od tego filmu, który nagrywałam, więc nie wiem w sumie, co o nim myślałam wtedy. Kompletnie nie pamiętam. Wiem, że podobało mi się opakowanie, bo opakowanie jest jak... To chyba jednak nie było to. Chociaż nie, mogło to być to, ale tu, zobaczcie, cały puder mi się tutaj wysypał. Widzę, że on jest bardzo dorobno zmielony, ale muszę obejrzeć ten film, co o nim myślałam, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie był zły, więc powiedzmy, że go zostawię. Ale mam tutaj też puder z Paesty, to jest ten puder ryżowy i z tego co pamiętam chyba nie byłam za bardzo z niego zadowolona, więc mogę się go pozbyć. Tak samo jak na pewno pozbywam się pudru z Haan, tego bananowego, jeden z gorszych pudrów jaki miałam. On nie chce się nakładać równomiernie. Akurat do mojej karnacji jest troszeczkę za ciemny, bo jak widzicie on jest żółty i faktycznie trochę tych żółtych tonów ma, więc to na pewno nie jest coś, po co chciałabym sięgnąć kolejny raz, więc pozbywam się go. Puder z Glam Shopu znowu HD, to już jest fajniejszy puder i bardzo chętnie go zostawię. On też trochę kojarzy mi się z tym pudrem z Make Up For Ever Ultra HD, więc zostawiam ten puder, tak samo jak ten z Pierre René na razie. Tu mam puder z Bourjois i to jest puder, który polecała Maxineczka. Użyłam go raz, nie byłam zadowolona, więc myślę, że go zostawię i przetestuję go znowu w tym filmie, gdzie będziemy testować te rzeczy, bo nie pamiętam, co o nim myślałam. Lovely puder bambusowy. Czy ja go w ogóle kiedykolwiek użyłam? Oczywiście, że nie. Jeszcze jest zalokowany. Ja i promocje w Rossmanie. Puder z Rimmela. Fajny puder drogeryjny. Bardzo go lubię. Nie użyłam go może jakoś mega często, bo w sumie muszę Wam powiedzieć, że teraz dużo bardziej przypadł mi do gustu puder z Lovely Cooking Time, który zaraz zobaczycie, ale zostawię, bo jeszcze go regularnie używam. Puder z MACA z kolekcji Patrick Star. Rewelacyjny puder i w ogóle słyszałam ostatnio jakąś jakieś spekulacje odnośnie tego, że niby to, co tu jest tu, to jest normalnie w stałej kolekcji. Jeżeli coś wiecie na ten temat i pamiętacie, o jaki dokładnie puder chodziło, to piszcie w komentarzach, bo sam puder w sobie jest naprawdę bardzo fajny, jeden z lepszych pudrów, jakie miałam, dlatego chcę go oszczędzać. Opakowanie jest dosyć dużo, on jest, jak zobaczycie, lekko brzoskwiniowy i tu jeszcze normalnie była pufka, ale teraz nie wiem, co z tą pufką zrobiłam, więc trudno, ale sam puder jest naprawdę fajny, nie jest zbyt mocno matujący, ale ładnie utrwala skórę. Jeżeli chodzi właśnie o puder, to czego ja szukam i kiedy mówię, że jest fajny, to kiedy właśnie nie wysusza skóry, bardzo dobrze utrwala, nie robi plam i nie robi takiej mega matowej skóry, bo jak zresztą widzicie, po załączonym obrazku ja lubię takie naturalne wykończenie, więc kiedy taki puder coś takiego mi daje, to ja jestem zadowolona. Dobra, idziemy dalej. Puder z Ibry. Czy ja go w ogóle kiedyś użyłam? Tak, użyłam go, wydaje mi się, że raz i nie do końca byłam z niego zadowolona, więc zobaczę sobie ten film, ale raczej nie jest to coś, co mi podeszło. Puder z Vibo Mousse, na który rzucali się wszyscy, ja chyba jestem jedyną osobą, której się ten puder nie podobał.
nie był najgorszy, ale zdecydowanie mam lepszy i nie sięgnęłam znowu po niego ani razu, odkąd nagrałam ten film, więc też raczej nie jestem nim zainteresowana. Nie sądzę, żebym po niego sięgnęła znowu. Więc nie, też się go pozbędę. I mamy tutaj teraz już pudry, tak, Mums Affect. I tego pudru jest naprawdę bardzo ciekawa. To jest transparentny puder z perłowym wykończeniem. Nie użyłam go jeszcze ani razu, dlatego że chcę też nagrać film cały o Affect, tylko muszę wejść sobie na jakąś tam stronę internetową i pokupować resztę produktów, żeby mieć full face. Więc to na razie mi tutaj zostaje, oczywiście tego się nie pozbywam. Puder wykończeniowy rozświetlający z Glam Shopu, mój ulubiony puder z Glam Shopu, idealny pod oczy. Ideał. Nie ma lepszego pudru niż ten. Więc on oczywiście, że zostaje. I to jest właśnie puder, o którym mówiłam, Lovely Cooking Time. To jest chyba jeden z lepszych, jak nie najlepszy puder, taki utrwalający do twarzy. Pod oczy nie do końca, nie jest najgorszy, ale jednak troszeczkę wysuszę te okolice pod oczami, ale do całej twarzy jest super i bardzo go polecam, więc on oczywiście też zostaje. My Secret Loose Transparent Powder. Nic specjalnego, też za często go nie używałam. Nie jest to coś niesamowitego i to jest raczej takie, wiecie. Nuquy. W ogóle to jest jeden z tych pudrów, który po prostu on wygląda tutaj jak beton sypki. Jeżeli tak wygląda beton sypki, tak mi się wydaje, że tak, to nie. To w ogóle. To był, ja nagrałam film cały makijaż kosmetykami z Biedronki i właśnie po prostu ten puder tam był. Nie. Eveline Matte My Day Peach Loose Powder. On był fajny, ale wydaje mi się, że on tak mocno nie matuje skóry jak na nazwę Matte My Day. Ale jest okej, okay, więc zostawię je tam, wiecie, ja nie mogę mieć jednego pudru, tak? Bo ja, jeżeli ja nagrywam filmy, to ja muszę mieć selekcję pudrów. Więc nie mogę się wszystkiego pozbyć i tak widzę, że jest gitesik, ale jeżeli pudry są dobre, to nie chcę ich wyrzucać. Nabla Close Up. I to jest chyba też puder, który chciałabym przetestować drugi raz. Bo pamiętam, że za pierwszym razem się nie polubiliśmy, więc chcę mu dać drugą szansę. I tak samo jak puder z Neo Makeup HD Perfector Loose Powder. W ogóle czego kiedyś użyłam? Użyłam go. Ale te pudry wrzucam do tego filmu z ostatnią szansą i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, czas na podliczenie. 8 pudrów wyrzucam. Resztę zostawiam. Łącznie pozbywam się 18 produktów. Nie jest źle, nie jest rewelacyjnie, ale też nie jest tragicznie. Ale i tak z tymi pudrami, 8 pudrów, no to i tak to jest nieźle, nie? Więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście w opisie podlinkuję Wam playlistę moich pozostałych sprzątań toaletki. A teraz kończę już. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!